I na pierwszy rzut tak się wydawało, że w sumie no dziwni ludzie, no dziwni, no nie znam ich i nie wiem, no może się nie dogadamy w ogóle jakoś tak dziwnie. I no już jest trzeci dzień, jutro wyjeżdżamy i no i będzie smutno, będzie strasznie smutno. Po prostu tych ludzi nie znam, nie znałam jeszcze 3 dni temu i odkąd przyjechali, odkąd ich poznałam, to tak jakbyśmy się znali już nie wiem ile. Jest nas tylu ludzi różnorodnych, różniących się pod względem nawet poglądów na życie, po prostu wiadomo. A z jednej strony takich samych pod względem tego, że łączy nas teatr. Łączy nas teatr, łączy nas działanie, łączy nas jakaś pasja i to jest chyba takie magnetyczne. Staram się robić wszystko, co mnie lepiej, tak? Raz! Dwa! Jak powiem trzy, to obracam się, jak się przyda 60% i nie wiem po co. Trzy! Szybciej, szybciej! Byłem pod takim mocnym wrażeniem po pierwszym dniu i to właśnie podsumowałem, bo mieliśmy spotkanie z panem Zbyszkiem na koniec dnia, pierwszego dnia w czwartek. Podsumowałem, że to był tylko jeden dzień, ale się tyle zdarzyło w moim życiu przez te parę godzin tego treningu, przez te spotkanie z panem Zbyszkiem, że się odparłem. Dowiedziałem się, jak przekazać swoje emocje, jak je wyrzucić z siebie, jak po prostu ten trening był naprawdę bardzo, bardzo pomocny w moim warsztacie. Jestem za to wdzięczny, naprawdę. Raz! Dwa! Trzy! Poznałam Daniela i Marka, widziałam, że oni są naprawdę spoko, że atmosfera, którą tutaj tworzą, oni są bardzo otwarci, wychodzą w ogóle z takiego poziomu bardzo partnerskiego, nie ma tutaj, my tutaj was, prawda, czegoś uczymy, a wy się uczcie. To jest w ogóle, nie wiem, jakaś taka relacja trochę na poziomie, nazwijmy to serca, więc mi się to bardzo tutaj podoba i myślę, że to jest, kurczę, ich wielki, nie wiem, no wielki plus, nie wiem, no może nawet największy, że są tacy po prostu otwarci i nie... 5, 4, 3, 2, 1, 0! Chodzimy dalej, już! Chodzimy, już tak jest! Szybciej na towar! Chodzimy, znaczy już na słowa! Słowo, powiedzcie to słowo! Zaktrynuje się przestrzeń, osobie, która urodziła się w tym samym roku, co wy, szybko. Spodziewałam się tak, że tak będzie. Jestem jeszcze moi rodzice, więc cały czas są świadomi, że nie jest łatwo. I strasznie się też martwili, nie dasz rady, nie już miała siły. Ale widzę, że tutaj też są te przeszkody i mimo wszystko one zostały pokonane i idzie się dalej. To jest świetne. Fajnie jest słuchać czegoś takiego, że każdy ma te problemy, ale można sobie z nimi poradzić. Patrzę przed siebie, patrzę tam. Ja nie patrzę teraz na was, tylko staram się dojrzeć. Coś tam podskakuje troszkę. Hop! Wyciskają z nas 7 poty, jesteśmy źli, po prostu już, no, czujemy się, no, najgorzej, ale jak wychodzimy, to już, no, wszystko jest zrobione, jest tak. Emocje te są po prostu nie do opisania. Miał być szybko! Thank you.
podoba to, że jest dużo treningu fizycznego, że jestem zmęczona, że mam na przykład zakwasy na łydkach. No i są takie rzeczy, których gdzieś tam nigdy jeszcze nie robiłam. Są takie rzeczy, z którymi już się gdzieś zetknęłam, ale to wszystko według mnie jest bardzo dobrze prowadzone jak na razie i nie myślę, że jest okej. Zachwycona samą ideą projektu i tym pierwszym zjazdem, czyli jego realizacją. Niesamowicie podoba mi się to, że jest mnóstwo młodych osób, takich podobnych do mnie, które spotykają się z tymi samymi problemami, mają właściwie podobne osiągnięcia, z którymi mogę po prostu porozmawiać na ten temat. Wszystkie zajęcia, każda minuta daje mi jakieś takie spełnienie i wiem, że to co robię, to w ogóle myślę, o fajnie, to ja to zrobię potem u mnie. I wszystko, nie ma takiej rzeczy, o której tak nie myślę. Tutaj chyba z takich oczywistych powodów. Jestem młoda, kocham teatr, aktywnie uczestniczę jakoś w życiu kulturalnym w mojej miejscowości i jestem tutaj przede wszystkim, żeby poznać nowych ludzi, zdobyć nowe doświadczenie, nowe przyjaźnie. No i zgubiłam wątek. Zasada jest taka, że robisz tak, żeby wszyscy byli. Uwaga! Wszyscy ci, którzy tak jak ja mają serce. Odejdź! Mam ogromną frajdę. Mam taką frajdę, że to jest w ogóle wow. Strasznie się cieszę, że tu jestem i daje mi to tyle energii i tyle radości i wiem, że mnie to nakręci na ten kolejny miesiąc, nie wiem, siedzenia w call center, bo tam pracuję teraz i robienia jakichś różnych takich rzeczy, które się robi na co dzień po prostu. Żeby jakoś przetrwać, coś sobie poukładać, próbować coś działać. I fajnie, że za miesiąc znowu wrócę, znowu będę miała parę dni takiego wszędzie. I mam nadzieję, że już wtedy będę mogła robić salta. Chodzimy cały czas! Skaczę z 5, 4, 3, 2, 1, start! Tu są głośne jesteście, uwaga! Ta grupa próba przyczyna, szybko robię cudę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Skaczesz tam, 5, 4, 3, 2, 1, kop! Uwaga, opuszczamy! Opuszczamy, uwaga, chodzimy wszyscy, uważać! Uważać, uważaj! Skaczesz tam! Żartowałem! Tam! Każda z tych osób, która tutaj przyjechała, jest tematem niesamowicie mocno zainteresowana i chce coś konkretnego zrobić. I to świetnie się potem przekłada na pracę warsztatową, która oczywiście
ze względów praktycznych jest też niesamowicie użyteczna, bo oczywiście to przyniosę też do siebie. Różnorodne ćwiczenia, tego jest dużo i to jest dobre, to jest na pewno dobre, nie? To pomaga. Mamy ćwiczenia, nie wiem, tu na refleks, na skupienie, tu na to, żeby się ze sobą związać. Wszystko, co jest najważniejsze, co musi być. Spoko. Także stąd dużo można wynieść i wyniesiemy na pewno. Czyli jest dobrze? Zdecydowanie. Zdecydowanie. Poczujcie Lata 2012. Niewiarygodne. Akademia Teatru Alternatywnego. Jest sobota. Przedostatni dzień, jutro się żegnamy. Ludzie tańczą. Alejandro od nas odchodzi. Olka jest na ekstazie, fantazie, purczuazie, na katarzis, nie wiem. Fiksa totalna. I właśnie Darian napisał takiego fajnego SMS-a, bo musiał wracać na spektakl po prostu, nie? I napisał wczoraj takiego SMS-a wieczorem, że siedzi na peronie i że jestem po takim treningu psychofizycznym, że jakby teraz ktoś do mnie podszedł i klepnął mnie w ramię, to zrobiłbym na tym betonie przewrót przez barki i klepnął kolejną osobę. Ma się z tego śmiać. Myślałam, że...